Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. Dziś naszym gościem jest ksiądz doktor habilitowany Andrzej Nowicki, dziekan dekanatu Katowice-Śródmieście, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie pana redaktora, witam bardzo serdecznie wszystkich drogich słuchaczy Radia M. Zaczynamy. Świętowanie to jeszcze za dużo powiedziane, chociaż właściwie już przed nami za chwilę Wielki Tydzień, Niedziela Palmowa. Dzisiaj piątek i to ważny piątek, dlatego że tradycyjnie odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami miasta. Zresztą w wielu miastach, także w Katowicach, po przerwie takiej pandemicznej, więc ze szczególnym takim, myślę, no nie entuzjazmem, ale ze szczególną refleksją możemy na tę Drogę Krzyżową pójść dzisiaj. No rzeczywiście było to oczekiwanie wielu. Ze względu na te dwa lata, kiedy Droga Krzyżowa się nie odbywała, ksiądz arcybiskup Wiktor serdecznie nas zaprosił do udziału w tej drodze, wskazując w tym zaproszeniu na takie dwie indywidualne, dwie istotne rzeczy. Droga Krzyżowa zawsze jest takim towarzyszeniem Jezusowi i takim bardzo osobistym przeżyciem i ona też ma nas prowadzić do sakramentu pokuty i ta dzisiejsza Droga Krzyżowa, która kończy się, rozpoczyna przy kopalni Wujek, przy krzyżu kopalni, przy kopalni Wujek, kończy się w katedrze sakramentem pokuty i pojednania dla tych wszystkich, którzy będą pragnęli z niego skorzystać. No i ten wymiar eklezjalny, powiedziałbym społeczny, no to jest ta intencja tej Drogi Krzyżowej, podczas której chcemy modlić się o pokój w Ukrainie, chcemy modlić się za naszych siostry, naszych braci doświadczonych tym stygmatem wojny, ale chcemy też modlić się o nawrócenie oprawców. To jest taka nasza intencja, którą będziemy nieśli w naszych sercach, przemierzając śladami Jezusa drogą krzyżową. Z organizacyjnych informacji o 19 początek, a na 21. o 19 przy krzyżu przy kopalni Wujek i przechodzimy ulicami Katowic, kończymy Drogę Krzyżową w naszej archikatedrze Chrystusa Króla. I tam możliwość sakramentu pokuty, o czym ksiądz mówił. Tak, do godziny 22 jest taka możliwość i dłużej, jak będzie trzeba. Dziś piątek, a za tydzień Wielki Piątek, dzień szczególny i tu no, dużo jeszcze przeżyjemy myśli, refleksji i emocji przez ten czas, ale Wielki Piątek wieczór to także będzie wieczór szczególny, zwłaszcza u księdza w parafii. No tak, przede wszystkim liturgia. Wieczorem jeszcze, jak już tutaj pan raczył wspomnieć, będzie medytacja w naszym kościele o godzinie 23, na którą bardzo serdecznie pragnę zaprosić. Miserere mei Deus, medytacja, w której poprowadzi nas Camerata Silesia pod przewodnictwem pani Anny Szostak-Myrczek. Bardzo serdecznie zapraszam. No tak, o liturgii nie wspomniałem, bo to oczywiste. Wydaje się, że weźmiemy udział i to już taki szczególny czas, bo w niedzielę, niedziela palmowa, niedziela, w czasie której usłyszymy opis męki pańskiej, potem Wielki Czwartek, dzień też kapłański, dzień ustanowienia Eucharystii, Wielki Piątek, liturgia Wigilii Paschalnej, Wielką Sobotę, znaczy już właściwie liturgia to jest niedzielna wieczorem, ale po całej Wielkiej Sobocie. Jak się dobrze przygotować? Zostało parę dni do Wielkiego Tygodnia. Jak się dobrze jeszcze w ostatniej chwili przygotować do przeżywania świąt? Myślę, że takim przygotowaniem do tej liturgii Triduum Paschalnego jest całe nasze życie tak naprawdę. Oczywiście czas Wielkiego Postu w szczególny sposób nam to przypomina, te wezwania do postu, jałmużny, nawrócenia. Ale w tym wszystkim zawarte jest przede wszystkim wezwanie do osobistej refleksji, takiego zatrzymania się i pochylenia nad sobą, nad własnym życiem. To jest ta umiejętność też z Bożą łaską poszukiwania w sobie tych słabości, które jakoś przeszkadzają nam, ale również to poddanie się Bożemu miłosierdziu, Bożej łasce, która prowadzi nas ku tej radości spotkania z Chrystusem. Liturgia, pięknie przygotowana liturgia jest z pewnością takim niezwykle istotnym elementem w tej drodze takiego pogłębiania naszej wiary i rozumienia sensu tego, co się wydarzyło i to, co się ciągle dokonuje, bo to nie jest tylko wspomnienie,
ale za każdym razem uobecnienie tych wydarzeń, które miały miejsce w Jerozolimie, a które są wydarzeniami, które stają się naszym udziałem tu i teraz. Trochę w takim przedświątecznym duchu też świętują swój jubileusz teraz rzemieślnicy. Ksiądz jest duszpasterzem, kapelanem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Akurat dzisiaj będzie gala, ale właściwie to świętowanie jest rozłożone w czasie. No 100 lat to jest poważny wiek. I tak sobie myślę, to jest też ważne świadectwo, które wielu rzemieślników nam daje, takiej ciężkiej, codziennej, mozolnej pracy, a jednocześnie bardzo ważnej dla naszej gospodarki, ważnej społecznie. Często są to usługi, czyli coś, co jest nam, no, szewc chociażby, niezmiernie potrzebne, ale oczywiście tu mówimy o całym spektrum zawodów. No i święty Józef, rzemieślnik. No zgadza się, no wracając tutaj do śląskiego rzemiosła. Z pewnością były też takie sytuacje w życiu społecznym, politycznym naszego kraju, kiedy uważano, że wszyscy powinni mieć wyższe wykształcenie. To też związało się z pewnym zaniedbaniem w kontekście szkół branżowych. Ostatecznie spowodowało to pewne braki również w rzemiośle. Trzeba też powiedzieć, że mówimy tutaj o małej i średniej przedsiębiorczości. Mówiąc o rzemiośle, bardzo często są to firmy rodzinne. Niezwykle istotnym elementem jest tutaj też to, co nazywamy kontynuacją tradycji rodzinnych. No i widziałbym jeszcze trzeci taki istotny element, to jest ta relacja uczeń-mistrz. Ona troszeczkę ulega zatraceniu, czy przynajmniej osłabieniu, nie tylko w perspektywie rzemiosła, ale również w innych dziedzinach, także w przestrzeni działalności naukowej. Myślę, że do tego trzeba jakoś wracać, że ciągle trzeba to jakoś widzieć, odnawiać, dlatego żeby w kontekście tej wspomnianej funkcjonalności i potrzeby rzemiosła jakoś też zaradzić pewnym problemom, powiedziałbym ludzkim nawet, które się jawią w tym kontekście. A czego życzyć rzemieślnikom, małym przedsiębiorcom z okazji stulecia? Życzymy przede wszystkim tego, aby byli dumni z tego jubileuszu. Życzymy również dalszego pogłębiania ich zaangażowania w życiu społecznym tutaj naszego regionu. Życzymy im również tego, aby czerpali satysfakcję, bo wiemy, że ta praca rzemieślnicza jest, jak już wspomniałem, bardzo często pracą indywidualną, czy gdzieś tam w mniejszej grupie, w mniejszym zakładzie. I też chcę powiedzieć, że ci ludzie, tworząc właśnie te przestrzenie, wiedzą, co to znaczy osiągać sukces, znają też niejednokrotnie smak jakiejś porażki. To jest też troska bardzo wielka o to, co jest im jakoś dane, powierzone i czym pragną się też podzielić z innymi. Tych usług, o których pan tutaj wspomniał, bardzo nam brakuje. One zanikły, czy zanikają, ale myślę, że w następnym stuleciu będzie możliwość głębszego rozwoju. To teraz zajrzyjmy do księdza parafii raz jeszcze i to tak w konkretnym celu. Po pierwsze, trwa wojna w Ukrainie, jak wiadomo, i wielu z nas ruszyło z pomocą. Bardzo się martwimy o to też, żeby nie ustał nasz duch, no ale na razie nie ustaje i oby tak było. Ale też wiemy, że w parafiach na różny sposób taka pomoc jest udzielana, choćby przez włączenie się w caritasowską akcję Paczka dla Ukrainy. I wiem, że u księdza w parafii, jako jednej z wielu, ale może warto o tym mówić, żebyśmy się nawzajem zachęcali do tworzenia takich paczek. U księdza też to jest realizowane, takie paczki powstają. No tak, oczywiście. Na terenie parafii mamy siostry i braci z Ukrainy. Paczka dla Ukrainy, no przygotowaliśmy już na ten czas 45 dużych paczek, które zostały przesłane do Centrum Caritas i będą dysponowane do konkretnych miejsc, do konkretnych ludzi. Poza tym... I to były paczki, które indywidualne osoby przygotowały, czy na jedną paczkę składało się więcej osób? Bo też jest taka możliwość, o czym warto wiedzieć, bo to jest pewien koszt. Tak, jednak przyjęliśmy taką strategię ze względu na to, że i koszt, ale i ciężar tej paczki mógłby przerósł osoby starsze na przykład, a chciałyby się w to zaangażować, więc taka dwutorowość, że z jednej strony rzeczywiście zostały przynoszone paczki pełne z wszystkimi produktami, ale ja też głosiłem, żeby przynosić produkty te wskazane oczywiście, bo to był też taki klucz,
No a już my sami, żeśmy je rozdzielali i przygotowywali te paczki. Zespół charytatywny z mojej parafii, za co też bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Tu jeszcze mamy też taką przestrzeń, ponieważ istnieje u nas Katolicka Fundacja Dzieciom. Mamy między innymi bezpłatne przedszkole. Też udostępniliśmy 12 miejsc dla dzieci z Ukrainy i te miejsca zostały też przejęte. To na koniec zaproszenie. Za 9 dni, niedziela wielkanocna, niedziela zmartwychwstania, siądziemy przy stołach do śniadania wielkanocnego, ale to będzie u nas w domach. Natomiast w parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Katowicach nie od dziś wiadomo, że są organizowane śniadania wielkanocne. Jak będzie w tym roku? Bo wiem, że wracają też, prawda? Wróciliśmy do tej tradycji. Będzie śniadanie wielkanocne. Ono będzie po tej mszy o godzinie 7:30. W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Na to śniadanie bardzo serdecznie zapraszamy naszych drogich gości z Ukrainy. Zapraszamy również osoby samotne, starsze. Spotykamy się w domu parafialnym. Przygotowujemy to śniadanie na 150-200 osób. Także to by się nie udało bez zaangażowania grupy osób, także wolontariuszy. Wiem, że od lat taka grupa istnieje. Tak, istnieje grupa wolontariuszy. No i chciałem też tu, korzystając z okazji, bardzo serdecznie podziękować zespołowi charytatywnemu, który już tutaj wymieniałem z naszej parafii, za naprawdę wielkie poświęcenie, zaangażowanie serca i realizację tych dzieł. Chciałbym też, korzystając z sposobności, złożyć życzenia. Przede wszystkim życzę pokoju. O pokój, Panie mój, błagamy Cię, i ten pokój jest tak bardzo potrzebny na Ukrainie, ale ten pokój jest tak bardzo potrzebny w naszych sercach i ten pokój przynosi Chrystus, mówiąc: pokój Wam. Niech ten dar pokoju stanie się również źródłem nadziei, że Chrystus jest, Chrystus żyje i że nasza nadzieja nigdy nie umiera, bo jest nią zmartwychwstały Pan. Błogosławionych świąt życzę wszystkim. Przeżyjmy je w gronie rodzinnym i pamiętajmy o tych naszych siostrach i braciach, którzy tych świąt nie będą mieli, doznając cierpienia. W imieniu chyba wszystkich, którzy nas słuchają, mogę powiedzieć: dziękujemy. Bo życzenia pokoju są szczególnie ważne dzisiaj, a tak trudno czasem nadzieję zachować faktycznie. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ksiądz doktor habilitowany Andrzej Nowicki, dziekan dekanatu Katowice Śródmieście, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Szczęść Boże, dziękuję. Szczęść Boże. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.